Uczniowie szkoły podstawowej nr 42 imienia Jana Brzechwy w Częstochowie mają powody do radości. Dyrektorzy innych szkół powody do zazdrości. Chodzi o wyremontowaną salę gimnastyczną. Koszt inwestycji to prawie 580 tysięcy złotych. Po długich oczekiwaniach wreszcie oddano nam do użytku salę gimnastyczną. Bardzo się cieszymy. No, praktycznie nowa sala z pełnym zapleczem. Taka sala to radość. Pięknie oświetlona, dobrze wyposażona. Tylko patrzeć, jak zaraz pojawią się pierwsze sportowe sukcesy. Na sali gimnastycznej mamy całkowicie nowe wyposażenie, czyli nowe kosze, nowe drabinki, nowa wykładzina. Właściwie cała podłoga jest położona od posadzki, od podstaw na porządnych legarach, także to wszystko powinno funkcjonować tak, jak należy. Zaplecze sali też może budzić zazdrość innych dyrektorów szkół. Mamy łazienki, oczywiście wyremontowane całe zaplecze, mam tu na myśli magazyn na sprzęt, pokój nauczycielski, pomieszczenia szatni, łącznie z zapleczem sanitarnym w obu szatniach, czyli prysznice i toalety.